Myślę, że ta konferencja jest jednym z największych wydarzeń onomastycznych w ogóle w skali polskiej i europejskiej, ponieważ jest to konferencja o charakterze międzynarodowym, już 23. Tradycja tych konferencji jest szalenie długa i bogata. Organizowane one są co 2 lata, zawsze w innym ośrodku naukowym. I bardzo to jest ciekawe, że pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w Opolu właśnie i dzisiaj po tych wielu, wielu latach wracamy znowu do tego miasta i myślę, że jest to istotne dla Opola, dla naszego kraju, dla wszystkich uniwersytetów, dla językoznawców i nie tylko, więc ranga tego spotkania naukowego jest trudna do przecenienia. Onomastyka jest jedną z subdyscyplin językoznawstwa. Onomaści zajmują się nazwami własnymi, a nazwy własne to to, co nas otacza i dotyczy na co dzień. To są nazwiska, imiona, nazwy miejsc, miejscowości, miast, ale również rozmaitych tworów człowieka, wytworów człowieka, takich jak na przykład miejsca usług, lokale, różne towary, więc repertuar nazw, które nas dotyczą i otaczają, wśród których żyjemy, jest naprawdę ogromny. I tym właśnie zajmują się językoznawcy onomaści. Pani profesor, mogę powiedzieć, że sentymentalny zawsze powrót teraz do Opola? Tak, dla mnie Opole zawsze będzie tym najważniejszym miastem, zawsze tu z przyjemnością wracam. Po wielu latach, kiedy przyjechałam właśnie na konferencję, Opole się bardzo zmieniło. Trudno je rozpoznać, trudno poruszać się w tym mieście. Poza tym piękny uniwersytet na Placu Kopernika. Dla mnie dawniej to było w Plac Armii Czerwonej, dawniej był to szpital. Jest to dla nas taka uczta naukowa, takie święto. Wymieniamy swoje poglądy, spotykamy się towarzysko, poznajemy się, bo za każdym razem przyjeżdżają nowe osoby zainteresowane onomastyką. Onomastyka pozwala ludziom oswoić się bardziej z nazwami. Z tymi problemami, ja akurat nie jestem antroponomastą i zajmuję się pochodzeniem nazwisk, szczególnie w okresie od XVI do XVIII wieku. Wiele osób pisze do Instytutu listy, prośby z objaśnieniem etymologii nazwisk. Pomagam też niektórym osobom w tworzeniu drzewa genealogicznego, bo jest ona teraz niezwykle modna, zwłaszcza osoby starsze, mające około 50 lat, interesują się genealogią, chcą przekazać swojej rodzinie, swoim dzieciom coś na temat swoich nazwisk, pochodzenie, skąd pochodzą i to, co po prostu my jeszcze możemy z dokumentów pewnych, jakie posiadamy, powiedzieć. Też otrzymujemy wiele listów z zagranicy, osób, które wyjechały już dawno temu z Polski, z Niemiec, także ze Stanów Zjednoczonych i często jest to dla nich też taka uczta, ponieważ dowiadują się, skąd pochodzą. Chyba onomaści mają kupę roboty, mówiąc takim językiem oczywiście potocznym, bo nazw przybywa, a nie ubywa i chyba będzie jeszcze przybywało różnego rodzaju właśnie nie tylko na niwie społeczno-kulturowej. Tak, nazw rzeczywiście przybywa, także jest co robić i na pewno na tej konferencji się nie skończy. Na pewno jest to niezwykły sukces organizacyjny, przeogromne przedsięwzięcie, bo uczestnicy z różnych ośrodków naukowych w kraju, ale również z zagranicy mamy bardzo wielu gości, więc promocja uczelni, regionu, zwłaszcza, że pod względem organizacyjnym tutaj ukłony dla organizatorów, zorganizowane wydarzenie perfekcyjnie.